Wygląda na to, że jak najbardziej tak. Dobrze, świetnie. Świetnie, brawo, 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 brawo. Świetnie pani pomyślała tutaj z tą liczbą nogą. Gratuluję. Naprawdę. Super. Proszę państwa, następna runda w takim razie 400 zł. Podwajam stawkę. A przepraszam, no gdzie edytor? Brawo, gratuluję serdecznie. Ja niestety nie mam tutaj tak bardzo szybko czasu, żeby sprawdzić wszystko dokładnie. Proszę państwa, no niestety. Tak naprawdę to nie jest dobra odpowiedź, ponieważ literka Z tutaj w tym momencie się powtarza. Aha, widzicie państwo, jak łatwo się złapać. I ja i edytor, wszyscy śpią. Proszę państwa, pani nie może wygrać tych 200 zł. Pani nie może wygrać tych 200 zł. Ja natychmiast przekreślam odpowiedź. Uwaga, proszę państwa. Tak, zgadza się wiele rzeczy. To jest wyraz dziewięcioliterowy, to jest wyraz na P, ale uwaga, uwaga. Literka Z się powtórzyła, prawda? Także uwaga, uwaga, proszę państwa. Przy tylu literach to rzeczywiście jest problem. Rzeczywiście to trzeba wszystko sobie skojarzyć. Sami państwo widzicie, że też ucieszyliśmy się, sprawdziwszy, że wyraz jest rzeczywiście dziewięcioliterowy, że no tutaj na końcu, prawda, to było kki. To się sprawdziło, że tu nie, tu dobrze, a proszę bardzo, przy nieszczęsnym szy przecież jest Z. A, no niestety, niestety, no ale widzicie, jak to się napisze, to od razu wtedy widać, prawda? Także radzę państwu zrobić może to samo, co myśmy zrobili, czyli napisać sobie, po prostu przepisać najpierw wyraz przypadek, a potem ten kolejny dziewięcioliterowy wyraz na P, który przychodzi do głowy, po prostu pisać pod spodem i sprawdzić. Czyli szukamy. Proszę państwa, trzeba uważać. Trzeba uważać, naprawdę. Zobaczcie, jak łatwo jest o pomyłkę. No właśnie, my już się ucieszyliśmy i ja się ucieszyłam, reżyser się ucieszył i no, z tego optymizmu wyszła niestety właśnie taka afera. Proszę państwa, tu trzeba uważać, prawda? Proszę zobaczyć. Żadna litera nie może się powtórzyć. Tutaj no niestety wielkie czerwone kółko. Widzicie, co się wydarzyło? Proszę państwa, no nic, ale widzę, że reżyser zostawił kwotę to 400 zł za następną rundę. Słowo się rzekło kobyłka u płotu, a właściwie 400 zł u płotu. Proszę państwa, no troszeczkę to też wyniknęło no, z naszego gapiostwa, no bo to Z pani przepuściliśmy na początku, ale jak widzicie, to wychodzi. W momencie, kiedy to się napisze, sprawdzi, to niestety wychodzi. Także trzeba uważać na każdą literkę. Na każdą literkę. Także kolejne słowo proszę dokładnie sprawdzić, dobrze? Żeby nie było po prostu takiego rozczarowania, jak w tej chwili nasza poprzednia graczka pewno przeżywa. No niestety, ale zasady tej gry są, proszę państwa, bardzo jasne i niestety właśnie dlatego ta gra jest trudna. Właśnie dlatego, że te literki już nie mogą się powtórzyć. No właśnie. Na ogół rzeczywiście te wyrazy, które też przychodzą mi do głowy, rzeczywiście gdzieś tutaj po P jest albo ży, albo szy. Dokładnie tak, także ja się nie dziwię, że pani tutaj nawet tego Z nie zauważyła, prawda? Bo to nawet nie słychać. Przypadek, pszczółki, bardzo ładne słowo, no ale niestety nie ma mowy, żebyśmy zaakceptowali, proszę państwa, bo złamalibyśmy główną zasadę tej zagadki. Litery w kolumnach nie mogą się powtarzać. Proszę państwa, dobrze. No niestety tutaj jakiś taki dramatyczny bardziej moment, ale może teraz jakiś moment trochę bardziej optymistyczny. Czy ktoś znalazł słowo, które na pewno pasuje? Proszę się zgłosić, bo tak naprawdę dzięki temu całemu galimatiasowi, który tutaj wyszedł, wygrasz nie 200, a 400 zł. Czekamy dopiero na drugi wyraz, dziewięcioliterowy na P, proszę państwa, i wygląda na to, że to jest rzeczywiście wyzwanie, żeby ten wyraz znaleźć. Pierwsza propozycja, jaka została podana, no niestety, widzicie państwo sami, nie do zaakceptowania. Ale dzięki temu też wyszło, że jest więcej pieniędzy do wygrania, także mam nadzieję, że w związku z tym znajdzie się ktoś, kto jest w stanie ten drugi wyraz podać.
przypadek, na pewno nie pszczółki, to już widzimy. A co będzie dalej? Proszę Państwa, do końca tej zagadki to będą no, najtrudniejsze rundy. Dobrze, i nagroda znowu idzie dwa razy w górę. 800 zł, proszę Państwa, to będzie moja kolejna propozycja. I teraz tak, mamy dwa wyrazy. Przypadek, pomidorki. Pszczółki Państwo nie bierzecie pod uwagę, prawda? Ja to jeszcze raz przekreślę, żeby nie było wątpliwości. Pszczółki nie bierzemy pod uwagę. Tu był mały problem. Czyli mamy dwa wyrazy. Przypadek pomidorki. Proszę Państwa, na pewno jest trudniej, rzeczywiście. Natomiast no, nie gramy też już ani o 100, ani o 200 zł, tylko o 800. Dobrze? Czyli teraz wszyscy ci, którzy pomimo poniedziałkowo-rannego stresu są w stanie się skoncentrować i chwileczkę poświęcić na zabawę z nami, mogą zarobić naprawdę niezłe pieniądze. Czyli teraz myślimy i szukamy. Uwaga! Na drugim miejscu, w tym twoim dziewięcioliterowym słowie na P, nie może się pojawić literka R, O. Na trzecim Z, M. Na czwartym Y, ani I. Piąte miejsce, odpadły litery D, P. Szóste O, A. Siódme R, D. Ósme K, E. Dziewiąte K, I. Proszę Państwa, ja jeszcze raz uprzedzam. Nauczcie się na przykładzie pszczółki. Bardzo łatwo o taką drobną wpadkę, prawda? Że jedna litera z dziewięciu się powtórzy. Zwłaszcza jeżeli to są wyrazy właśnie brzy, psz, prawda? Gdzie tego Z nie słychać. Proszę Państwa, ja wiem, że może troszeczkę przesadzę i wzbudzę może lekki bunt, jeżeli spytam, czy jest już ktoś, kto ma gotowy następny wyraz. Gdyby tak było, to zapraszam serdecznie do studia, dobrze? Rozwiążemy trzecią rundę, a później przed nami już tylko czwarta i lecimy dalej z innymi zadaniami. 800 zł w tym momencie do wygrania. Pomyślmy, dobrze? Pomyślmy razem. Mam nadzieję, że tutaj jakieś ambicje się urodzą pomimo poranka. Spróbujmy znaleźć. To nie jest łatwe, przyznaję, ale spróbujmy się jakoś tutaj w to wgryźć, dobrze? Że jest trudno. Może znajdziecie Państwo znowu wyraz w liczbie mnogiej, który tym razem będzie się kończył na